Partnerami portalu motorecords.pl są Pensjonat Górski Potok oferuje noclegi na czas wyścigu górskiego w Siennej. Hotel Spichrz oferuje noclegi na czas rajdu gdańskiego Baltic Cup. Górny Sport. Producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport. Producent klatek bezpieczeństwa. Kwadrat. Z pasji do motorsportu. Łukasz, jesteśmy przed pierwszą eliminacją górskich samochodowych Mistrzostw Polski 2015, zawody w Załużu. Ty do tej pory, ja przynajmniej Cię kojarzę z zawodów w Wieliczce, jakichś amatorskich i chyba masz jakiś epizod w wyścigach płaskich. Opowiedz proszę, jakie masz doświadczenia w motorsporcie i jakie masz plany na ten sezon? Doświadczenie może duże, nieduże, ale zacząłem jeździć już jak miałem 16 lat. W 2004 roku brałem już udział w wyścigowych samochodowych mistrzostwach Polski samochodem marki Seicento. Potem przeniosłem się troszeczkę klasę wyżej. Jeździłem też w Clio Cupie, w Volkswagen Castrol Cupie, a także w WSMP samochodem Seat Leon Super Copa. Następnie odbyłem parę jazd testowych Porsche Cup. No i potem miałem dosyć długą przerwę, no i tak jak widać wracam do sportu. Akurat mamy tutaj samochód Mitsubishi Lancer w specyfikacji Open N, takiej Open N, nowej rajdowej specyfikacji, także może nie powalczymy w klasie, w której się zgłosiłem. Mam nadzieję, że będzie mokro, bo wtedy te samochody mocniejsze wydają się być za mocne na mokre, także mam nadzieję, że będzie padać i wtedy pokażemy swój pazur. No jesteśmy w Sanoku, bardzo ładna pogoda, zobaczymy jak będzie jutro. Chyba tyle, nie wiem czy jeszcze... Powiedz proszę, jakie masz plany na sezon i czy wiążesz swoją przyszłość z górskimi wyścigami samochodowymi, czy jest to tylko jakiś, powiedzmy, etap? Są tutaj zawodnicy, którzy robią licencję po to, żeby dostać się do rajdów. Czy twoim celem są też rajdy, czy zostajesz jak najbardziej w wyścigach? No właśnie, wspólnie z bratem tworzymy taką ekipę rajdową. W zasadzie ten wyjazd jest po to, żeby właśnie zdobyć obecność do licencji, no bo licencje w tym momencie są tak utrudnione dla zawodników, że nie jesteśmy w stanie inaczej zdobyć, jak tylko właśnie uczestniczyć albo w wyścigach samochodowych, znaczy wyścigach samochodowych w rallycrossie, czy też w wyścigach górskich i też w super KJS-ach. W zasadzie nie daje nam to możliwości do tego, żeby startować w rajdach okręgowych, żeby zdobyć licencję R. No, trzeba się troszeczkę nagimnastykować, dlatego też mój udział w wyścigowych samochodowych, w górskich wyścigowych samochodowych mistrzostwach Polski. Motorecords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.